Materiał powstał dzięki wsparciu z Patronite. Dołącz już dzisiaj. Agrim Van Horstman, WarhammerFandom.com. Dla kanału To Wszystko Wina Elfów czyta Krzysztof. Marionetki. Agrim Van Horstman poruszał się z niewiarygodną prędkością na szczycie Baldrosa. Leciał nad ziemiami ludzi Sigmara, aż dotarł do Kislewu. Jednak gdy dotarli do kraju troli, bardziej bestialska głowa Baldrosa odwróciła się w stronę Van Horstmana. Wyszczerzając kły, głowa rzuciła się na Van Horstmana, który szybko puścił się i zsunął po szyi smoka, chwytając się kolejnej łuski, zanim został całkowicie odrzucony. Bestialski łeb zatopił się w szyi mądrej głowy, a Baldros zaryczał w bok i zaczął opadać w dół, spadając z nieba z trzepoczącymi skrzydłami. Agrim Van Horstman obudził się, znajdując się na ziemi cudem bez obrażeń, na dźwięk trzasków i rozdzierania ciała. Van Horstman zobaczył dwie głowy smoka, które walczyły ze sobą, a ta bestialska wzięła górę, powalając mądrzejszą głowę na ziemię. Van Horstman krzyczał do smoka, że nadal jest zobowiązany do przestrzegania umowy, którą z nim zawarł, ale bestialska głowa tylko na niego spojrzała i odsłoniła rzędy swoich tytanicznych kłów. Bestialski łeb warknął, że Van Horstman zawarł umowę z Baldrosem, ale on był drzazgą. Zanim smok został zepsuty przez chaos, a jego głowa rozpadła się na dwie części, zanim był Baldrosem, był drzazgą. Potężnym smokiem, który był na skraju śmierci, który zawarł pakt z demoniczną istotą, która z kolei przywdziała jego ciało i podporządkowała sobie ducha i wolę potężnego smoka. Ale słysząc jego imię, Splinterwing przypomniał sobie, kim jest. Przysiągł, że bogowie chaosu zapłacą za zrobienie z niego tej ohydnej istoty, a zacznie od Van Horstmana. Agrim Van Horstman krzyknął, gdy ogarnął go czarny ogień. Jego skóra zwęgliła się, a on przewrócił się na warstwę popiołu. Ale jakimś cudem wciąż żył, jego serce wciąż biło, a on sam wciąż widział smoka przed sobą. Wtedy sprytna głowa smoka wykorzystała rozproszenie uwagi i uderzyła bestialskiego, zatapiając kły w jego szyi, a bestialska głowa zaryczała, upadając na ziemię. Sprytna głowa odwróciła się do Van Horstmana i przemówiła do niego skrzeczącym głosem, który nie był jej własnym, lecz pochodził z bardziej odległej i potężnej mocy. To, co pozostało z drzazgi, jest martwe. I tak samo będzie z tobą. Za kilka chwil twoje serce zatrzyma się i nie będzie już nic więcej. Ale jest nadzieja. Cinch przynosi nadzieję nawet tobie. Baldros. Agrim Van Horstman wiedział w tej chwili, że nie tylko on planował. Od samego początku ktoś knuł i manewrował z ukrycia. Agrim Van Horstman był tylko marionetką, która tańczyła na sznurkach wielkiego lalkarza, Cincha. Smok kontynuował. Służ Cinchowi, oddaj mu się, a będziesz żył. Albo umrzesz i czeka cię tylko zapomnienie. Zabiorę cię do kuźni w górach Norska, gdzie kuźnia naszego boga stworzy zbroję, która cię trzyma. W zamian Cinch otrzyma twoją duszę. Nie odmówisz, bo nie pozwolisz, by twój geniusz zgasł. I zawsze wiedziałeś, Van Horstman, że pewnego dnia oddasz Cinchowi to, co mu się należy. Baldros. Agrimowi Van Horstmanowi ciało wokół twarzy zostało przywrócone tylko na tyle, by mógł mówić i w tym momencie wyszeptał tylko dwa słowa. Jestem posłuszny. A w miejscu poza rzeczywistością, w miejscu poza zasięgiem czasu, dało się słyszeć szloch. Minęło milion lat, a może tylko dzień, a mistrz Chanter Alric mógł tylko płakać. Widział, jak jego żona się rozpada. Czasem powoli, czasem tak szybko, że nie był w stanie nawet zarejestrować przerażenia, jakie ogarniało jego umysł. Widział Altdorf przeżywający oblężenia i triumfy, rosnący, zmieniający się. Miasto musiało go nienawidzić. Kim on był? Czy miał w ogóle jakieś imię? Czy to sanktuarium było wszystkim, co kiedykolwiek znał? I w końcu były organy,
a wraz z upływem każdej epoki, gdy osiadała na nich drobina kurzu, gdy powoli rdzewiały i gniły, można było tylko odczuwać ból. Człowiek bez imienia płakał przez całą wieczność. Władca kliki, Kabal. Trudno znaleźć wiarygodne informacje o Horstmanie po tym wydarzeniu w 2507 roku. Wiadomo, że stworzył on fortecę Cytadelę na pustkowiach, na skraju wrzeszczących wzgórz. Do tych lśniących, srebrnych wież przywołał wiele zepsutych dusz. Wiele z nich to właśnie ludzie z kolegium, których jego machinacje tak zdeprawowały. Od czasu swojej przemiany Van Horstman mieszka w srebrnych wieżach, swojej fortecy na wrzeszczących wzgórzach, na pustkowiach chaosu. Jego celem jest wzniesienie się i zostanie księciem demonów Cincha. Po wyrządzeniu niewyobrażalnych szkód czarodziejom, Imperium wierzy, że zasłużył na prawo do nieśmiertelności Daemona. Ale Cinch nie spełnił jeszcze jego życzenia, więc Van Horstman nadal zbiera informacje i spiskuje, mając nadzieję, że oko Boga w końcu zwróci się na niego z aprobatą. W tym celu stara się przekształcić każdą instytucję nauczającą magii w nośnik nauk swojego mrocznego mistrza. W tym celu założył klikę, pierwotnie rekrutowaną z czarodziejów, których udało mu się skorumpować do chaosu podczas pobytu w Kolegium Światła. Klika ma agentów w kilku kultach chaosu poświęconych Cinchowi, w tym w Purpurowej Ręce i kulcie Czerwonej Korony, aby kierować nimi zgodnie z planami Van Horstmana. Różne ekspedycje Kolegium Światła mające na celu odnalezienie serca kliki i wysłanie jej mistrza zakończyły się niepowodzeniem. Przy rzadkich okazjach Van Horstman wyrusza, by realizować swoje cele lub bronić swoich planów przed tymi, którzy chcieliby je podważyć. Czasami oznacza to wyjście na pole bitwy, ale gdy podróżuje incognito, rzuca potężne zaklęcia, aby ukryć swój prawdziwy wygląd. Plotki głoszą, że Klika stara się przewidzieć następną wielką inwazję i jej przywódcę, aby móc dodać swoją potęgę do sprawy kolejnego Everchusen w najlepszym możliwym momencie. W 2508 IC Egrim Van Horstman próbował połączyć czarodziejskie moce swojej wybranej kabały z bezbożną odpornością troli, ale eksperyment się nie powiódł. Egrim został zmuszony do ucieczki ze swojej cytadeli czarnoksiężników, ponieważ nowo stworzona rasa troli, która wymiotuje czystą magią, wpadła w amok, pożerając wszystkich akolitów i praktykantów z wygłodniałym głodem. Cechy charakterystyczne. Jesteś obłąkany. Wiesz o tym, Egrim Van Horstman? School of Katam. Czy Egrim Van Horstman jest obłąkany? Jeśli tak, to nie wykazuje żadnych zewnętrznych oznak kipiącego szaleństwa, które normalnie ogarnęłoby szaleńca wpadającego w maniakalny szał. Często jest spokojny, kontempluje, a kiedy nie rozmawia z jakimś jednorazowym pionkiem w swoich planach, najczęściej można go usłyszeć rozmawiającego ze swoim jedynym towarzyszem, czaszką Katamu. Szaleństwo Egrima Van Horstmana polega na tym, że jest on pozbawiony współczucia, empatii, poczucia winy i jest niezwykle skłonny zrobić wszystko, co w jego mocy, by osiągnąć swój ostateczny cel. Trzeba mieć nie lada umysł, aby wyobrazić sobie schematy, w których każdy fragment pozornie niezwiązanych ze sobą wydarzeń jest misternie spleciony, aby zrealizować cel, który jest tylko częścią większej intrygi, który sam w sobie jest tylko małym fragmentem wielkiego zegarmistrzowskiego projektu niezrozumiale skomplikowanej orkiestry zmian. Dlatego właśnie jest on tak chłubiony przez Boga zmian. Mówi się, że spojrzenie na surową postać Cincha doprowadza do szaleństwa, ale nie w przypadku Van Horstmana. Zanim zawarł pakt i spojrzał na swego Boga, już zdążył doprowadzić się do obłędu. Cierpliwy, czarujący i zwodniczy, Egrim Van Horstman wydaje się pozbawiony jakichkolwiek emocji, gdy pogrąża się w swojej pracy. W istocie jedynym momentem, w którym Van Horstman wydaje się odczuwać jakiekolwiek emocje, jest moment, w którym akcja zbliża się ku końcowi, a wtedy zazwyczaj tylko rozkoszuje się zmianą, jaką wywołał. Uważaj, jeśli kiedykolwiek spotkasz Egrima Van Horstmana, bo może to nie być przypadek, lecz efekt jego pracy.
Van Horstman cierpi na łagodny przypadek obfidiofobii, lęku przed wężami, z powodu traumy z dzieciństwa spowodowanej wrzuceniem do dołu z wężami. Motywacje. Van Horstman chce zostać wyniesiony do Demonhood. Po wyrządzeniu niewyobrażalnych szkód czarodziejom Imperium uważa, że zasłużył na prawo do zostania księciem Daemonów. Ale Cinch nie spełnił jeszcze jego życzenia, więc Van Horstman nadal zbiera wywiad i spiski, mając nadzieję, że oko Boga w końcu zwróci się na niego z aprobatą. Van Horstman dąży do dalszego obalenia i skorumpowania kolegiów i wszystkie magiczne instytucje w Imperium. Nie udało mu się zapanować nad Zakonem Światła, więc chce kontrolować czarodziejów w całym kraju, wykorzystując kabałę. Manipuluje nimi, składając im fałszywe obietnice. Za pośrednictwem tych kultystów, agentów i nieświadomych pionków będzie dalej rozprzestrzeniał się chaos w Starym Świecie. Wyposażenie i umiejętności. Zastanów się nad drogą, która cię tu przyprowadziła. Jakim byłbym daemonologiem, gdybym tak wcześnie pokazał swoją rękę, rzucając na ciebie zastępy daemonów, gdy tylko wszedłeś przez drzwi? Jakim byłbyś łowcą czarownic, gdybyś sam nie przypuścił szturmu, by osobiście ustanowić prawo Sigmara? Każdy krok na tej drodze wyznaczyłem dla ciebie. Jesteś tu, bo ja cię tu sprowadziłem. Egrim Van Horstman w kulminacyjnym momencie swojej przebiegłej intrygi, będąc skonfrontowanym przez łowcę czarownic. Faworyt Cincha i mistrz Daemonów, Egrim Van Horstman jest zdecydowanie jednym z najpotężniejszych i najbardziej zdyscyplinowanych mistrzów chaosu, jacy kiedykolwiek stąpali po tym świecie. Potrafi władać jednocześnie wiatrami chysz i o wiele mroczniejszą sztuką, a w tajemnicy przed młodymi magami zgłębia tajniki daemonologii. Jego zdolności magiczne wzrosły 10-krotnie, gdy całkowicie oddał się Cinchowi. Mistrzowsko zawiera pakty z demonami i knuje zawiłe intrygi, a jego sztuczki i podstępy są równie zabójcze, co magiczne bełty czy demoniczne płomienie, które potrafi wyczarować. Egrim Van Horstman jest faworyzowany przez Cincha i często korzysta z paktów, które zawarł z demonami. Mówi się, że patrząc na nagie ciało Van Horstmana można popaść w obłęd, gdyż w jego ciele wypalony jest niekończący się tekst niespokojnych umów, które nienaturalnie wirują, spiralizują się i przemieszczają, jeśli patrzy się na nie zbyt długo. Takie kontrakty związały z nim równą liczbę niezliczonych daemonów, nie ograniczając się tylko do tych z Cincha. Czaszka Katama, duch dawno zmarłego daemonologa Katama, podobno nadal przebywa w jego czaszce i będzie szeptał sekrety czarów temu, kto ją posiądzie, tylko po to, by jego umysł został całkowicie zniszczony przez przerażające objawienia chaosu. To właśnie czaszka Katama wyszeptała Van Horstmanowi tajemnicę bezpośredniego kontaktu z Cinchem, ale nie wiadomo, jakie korzyści przyniosło to Katamowi. Spekulum Van Horstmana. Małe magiczne lustro zdolne do przełączania zdolności bojowych znoszącym i atakującym. Baudros. Baudros to dwugłowy smok chaosu, który często służył Egrimowi Van Horstmanowi jako latający rumak do walki. Jedna głowa jest bestialska, z podciętą szczęką, a druga sprytna, z bystrymi oczami i chudą klatką. Niewiele może się równać z dzikością tej czarno-szarej, pokrytej łuskami abominacji, a gdy jedna głowa zieje czarnym ogniem, a druga bucha kwaśną żółcią, niewiele jest w stanie uciec. Zbroja chaosu. Jak wszyscy mistrzowie chaosu i władcy chaosu, Van Horstman jest od stóp do głów otoczony zbroją chaosu. Ta potężna, magiczna zbroja płytowa została wykuta dla Van Horstmana w Norsce. Konflikt w kanonie. Data ujawnienia Van Horstmana jako wyznawcy chaosu jest sporna. Warhammer Armies Warriors of Chaos 7 Edition i Warhammer Armies Warriors of Chaos 8 Edition podają datę 2457 IC, podczas gdy Warhammer Fantasy Roleplay 3rd Edition Altdorf Crown of the Empire i Warhammer Fantasy Roleplay 3rd Edition Winds of Magic podają datę 2507 IC. Powieść Van Horstman nie podaje żadnych dat, ale umieszcza działalność Van Horstmana za panowania cesarza Eckharda III ze Stirlandu, który nie mógł rządzić w żadnym z tych okresów, ponieważ ród Holzwig-Schlistein rządzi Imperium od 2429 IC.
Według Realms of Sorcery, Liber Chaotica i Champions of Chaos, Van Horstman został pokonany przez wielkiego teogonistę Volkmara Ponurego, gdy odkryto, że jest sługą Tsincha. Ponieważ Volkmar został wielkim teogonistą dopiero w 2512 IC, nie jest to możliwe. Van Horstman i Warhammer Fantasy Roleplay 3rd Edition Winds of Magic podają, że Volkmar został skonfrontowany z zakonem Srebrnego Młota i magistrem Vesparsianem Kantem. Według Liber Chaotica smokiem uwolnionym przez Van Horstmana był Galerauch, który później związał smoka chaosu o imieniu Baudros, podczas gdy wszyscy inni zgadzają się, że smok uwięziony pod Kolegium Światła przez cały czas nazywał się Baudros. Według Liber Chaotica mistrzem Van Horstmana był Elris, podczas gdy wszystkie inne źródła zgadzają się, że jego nauczycielem był Alric. Materiał powstał dzięki wsparciu z Patronite.